Witam Państwa w wyjątkowej przestrzeni artystycznej Galerii Sztuki Oranżeria, znajdującej się w prawdziwej oranżerii w Zespole Parkowo-Pałacowym w Jabłonnie. To tu organizujemy nasze wystawy malarstwa, rzeźby i rysunku artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Realizujemy je dzięki partnerstwu finansowemu z Urzędem Gminy Jabłonna i Powiatem Legionowskim. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkową wystawę grafik Doroty Optułowicz-McQuite pod tytułem Schowaj marzenia pod kamień. Życzę wyjątkowych wrażeń. No, mamy przyjemność gościć wybitną artystkę, wybitnego pedagoga, bardzo ciekawą osobowość, sprawną intelektualnie i bardzo wrażliwą osobę. Tematem, tytułem właściwie wystawy jest Schowaj marzenia pod kamień i odwołuje się do takiej normalnej naszej czynności codziennej, kiedy te istotne, ważne rzeczy dla nas odkładamy w tak zwane dobre miejsce. Każdy ma prawo do swoich marzeń. Po to daje taką szeroką możliwość wyboru grafik z 13 i każdy ma prawo zapakować swoje marzenie, jakie tylko ma. Można marzenia zostawić w galerii, ale można też to zapakowane marzenie zabrać ze sobą. To już jest decyzja tego, kto przyjdzie na wystawę. Pani Dorotka chce widza jakby zaangażować w odbiór swojego myślenia. Daje widzowi szansę jakby zagospodarowania swoich marzeń i nadzieję, że kiedyś się może spełnią. Czyli jest to wystawa nie tyle grafiki warsztatowej, tylko wystawa kompleksowa pewnego rodzaju instalacji, która ma na celu wciągnięcie widza w jej prywatny świat, w jej prywatne myślenie. Trudno pakować w coś nieprzestrzennego. W związku z tym dlatego prace moje powstały z linorytów, które potem odbijałam tradycyjną metodą. Potem używałam rzeczywiście komputera i wydruków po to, żeby zrobić z nich pudełka, które na początku nie wyglądały jak pudełka i chodziło o to, żeby ktoś, kto przyjdzie, mógł zobaczyć płaskie grafiki i dopiero w pewnym momencie zorientować się, że tak naprawdę z tych grafik może wyjąć sobie tą konstrukcję, która służy do złożenia pudełka. I zabrać marzenie, pomyśleć, spakować i zabrać. To, co widzimy, to jest jakby próba grafiki artystycznej wykorzystana do realizacji marzeń przestrzennych. Grafika artystyczna to jest taki twór, który w sposób demokratyczny powiela wzory, aby były bardziej dostępne. Jeżeli malarstwo jest w jednym egzemplarzu, to grafika artystyczna jest w wielu egzemplarzach. Przez to może ona być w domu wielu ludzi. Obraz tylko u jednej osoby. Słowa Yves Kleina, który powiedział, że wolność artysty kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność odbiorcy. Że każdy odbiorca ma prawo zobaczyć w sztuce to coś, co jest dla niego ważne.